Dziesięcioro dzieci, morderców. Pewnie większość z Was zna motyw dziecka mordercy z Halloween. Niestety, ale podobne historie miały miejsce naprawdę. Posłuchajcie. Mary Flora Bell urodzona 26 maja 1957 roku. Matka Mary, Betty, była prostytutką, często nieobecną w domu, gdyż pracowała w Glasgow. Zaszła w ciąży w wieku 16 lat i jej pierwszym dzieckiem była właśnie Mary. Ojca nie ustalono, ale Betty uważała, że był to Bill Bell, notoryczny przestępca, m.in. zatrzymany za napad z bronią w ręku. 25 maja 1968 roku Bell udusiła czteroletniego Martina Brauna, najprawdopodobniej bez udziału osób trzecich. Po tym morderstwie razem z 13-letnią przyjaciółką Normą Bell, zbieżność nazwisk nie były spokrewnione, zdemolowały żłobek dziecięcy w Scottwood, w którym zostawiły kartkę z napisem, że zostawił ją morderca, który zamierza jeszcze powrócić. Policja Newcastle zignorowała ten fakt, uznając, za żart typowy dla mieszkańców tego regionu. 31 lipca zgłoszono zaginięcie trzyletniego Briana Hoa. Policja znalazła jego zwłoki o godzinie 23.10. Były przykryte trawą i chwastami. Chłopiec został uduszony. W pobliżu znajdowała się para rozbitych nożyc i pukiel włosów. Zwłoki dziecka miały ślady cięcia na udach i okaleczone genitalia. Policja stwierdziła ponadto, że morderca musiał wrócić na miejsce zdarzenia już po uduszeniu ofiary. Okaleczenia zostały dokonane później. Mary i Norma zostały Aresztowane I umieszczone na posterunku policji Newcastle West. 17 grudnia 1968 roku Marybel została uznana za winną jednak nie morderstwa, ale jedynie spowodowania śmierci, z uwagi na fakt, że działała w warunkach ograniczonej poczytelności. Marybel wyszła na wolność 14 maja 1980 roku w wieku 23 lat. Przyznano jej nową tożsamość, by mogła rozpocząć nowe życie ze swoją córką. 21 maja 2013 roku brytyjski sąd najwyższy przyznał im dożywotnią ochronę. George Stiney. Stineya oskarżono o zgwałcenie i zabicie dwóch białych dziewczynek. By uchronić się przed linczem, jego rodzina emigrowała do Stanów Północnych. Proces rozpoczął się 24 kwietnia 1944 roku w hrabstwie Clarendon. 12 białych przysięgłych po zaledwie 2 godzinach i 55 minutach wydało wyrok skazujący. Biorąc pod uwagę, że Stine był czarny, a niedużo wcześniej za to samo przestępstwo jego biały rówieśnik został skazany na łagodny wyrok, opinia publiczna oczekiwała podobnej kary dla Stineja. Chłopiec został jednak skazany na śmierć. Gdy wykonano wyrok, miał 14 lat, 7 miesięcy i 29 dni. Stając się najmłodszym skazanym na śmierć w USA i na całym kontynencie amerykańskim w XX wieku. 18 grudnia 2014 roku sąd uznał, że Stiney został skazany niesłusznie oraz nie miał zapewnionych podstawowych praw gwarantowanych przez konstytucję. Zamordowane dzieci zginęły od uderzenia ciężką belką w pobliżu torów kolejowych. Wątpliwe jest, czy chłopiec ważący zaledwie 40 kg i o wzroście 1,50 m był zdolny ją unieść. A co dopiero zadawać ciosy. Hanna Okish. 21 lipca 1786 roku o godzinie 10 znalezione zostało ciało 6,5-letniej Eunice Bors. Wśród podejrzanych znalazła się 12-letnia Hanna, indianka z plemienia Pekotów. Zeznała, że widziała Zenis czterech chłopców blisko miejsca zbrodni. Nie udało się tego potwierdzić. Podczas następnego przesłuchania przyznała się do zarzutów. Pięć tygodni wcześniej ofiara przyłapała ją na kradzieży owoców podczas zbiorów truskawek. Zatem prawdopodobnie zaplanowała zemstę. Jak wykazało śledztwo, podczas drogi do szkoły namówiła ofiarę, by zeszła ze ścieżki. Następnie uderzyła ją i udusiła. Była prawdopodobnie opóźniona w rozwoju, na co wskazują informacje matki alkoholiczki. Przez lata tułała się po przytułkach. Podobno mimo strachu w czasie egzekucji nie stawiała żadnego poru I podziękowała szeryfowi za jego dobroć. Wyrok wykonano przez powieszenie. W wieku 12 lat i 9 miesięcy została najmłodszą kobietą skazaną na śmierć w historii Stanów Zjednoczonych. Robert Thompson i John. Wenneblies. Chłopcy ze sobą współpracowali. W 1993 roku matka dwuletniego Jamesa Bulgera z Liverpoolu zostawiła syna w drzwiach sklepu mięsnego, a sama weszła do środka na szybkie zakupy. W tym czasie włóczący się po centrum handlowym John i Robert wpadli na pomysł wyprowadzenia chłopca w taki sposób, by wyglądało, że sam gdzieś poszedł. Dziesięcioletni chłopcy zaprowadzili malucha na tory kolejowe i kazali mu się na nich położyć. Malec nie chciał ich słuchać, więc zaczęli go bić prętem i rzucać. Cegłami. Uciekli, kiedy usłyszeli nadjeżdżający pociąg. Chłopczyk zmarł na miejscu po tym, jak przejechał go pociąg. Co ciekawe, niektóre z poczynań dziesięciolatków widzieli świadkowie. Nikt nie zareagował, myśląc, że chłopcy strofują niegrzecznego młodszego brata. Sąd uznał obydwu chłopców za winnych i zostali skazani na nieokreśloną liczbę lat. Złożono apelację w oparciu o fakt, że wyrok taki jest niezgodny z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał ten wyrok za niedopuszczalny. Stwierdził też, że Thompson i Bliss nie mieli uczciwego procesu. Wyrok zmieniano kilkakrotnie. Ostatecznie obydwaj sprawcy wyszli na wolność 23 czerwca 2001 roku. Eric Smith. Smith urodził się 22 stycznia 1980 roku. Nie był lubiany przez rówieśników, którzy nie szczędzili mu docinków, wyśmiewając odstające uszy, okulary ze grubymi szkłami i rude włosy. Z ofiary przemienił się w kata. Postanowił zamordować słabszego od siebie chłopca, który raczej nie miał nic wspólnego ze udrękami fundowanymi mu przez kolegów. Nastolatek zwabił ofiarę do lasu, skrępował, uderzył w głowę kamieniem, następnie rozebrał i zgwałcił patykiem. Sekcja wykazała, że chłopiec zmarł w skutek urazu głowy i niedotlenienia. Smith został skazany na maksymalny wymiar kary dla jego wieku 9 lat więzienia. Od tego czasu kara jest sukcesywnie przedłużana. Smithowi ośmiokrotnie. Nie odmawiano warunkowego zwolnienia ostatni raz w 2016 roku, tak przynajmniej możemy przeczytać na facet.wp.pl Craig Priest, amerykański seryjny zabójca, który popełnił swoje zbrodnie w Warwick na Road Island, wieku od 13 do 15 lat. Został aresztowany w 89 roku. Prince popełnił swoje pierwsze morderstwo w wieku 13 lat. Włamał się do domu, który był tylko dwa domy od jego własnego, po czym wziął nóż i dźgnął 27-letnią Rebekę Spencer 58 razy, zabijając ją. Nieco ponad dwa lata później, Priest zamordował trzech innych sąsiadów. Pchnięcia były tak brutalne, że rękojeść odpadła od reszty noża Według funkcjonariuszy organów ścigania Prince nie miał wyrzutów sumienia Przyznając się do zbrodni w 2009 roku ustalono datę opuszczenia więzienia Miało do tego dojść w 2020 roku Lecz w 2017 roku Prince został oskarżony o dźgnięcie współwięźnia Za co dodatkowo został skazany na 25 lat pozbawienia wolności Joshua Philips. Jego przydomek ponownie opisuje facet.wp.pl To, że czternastoletni uczeń jest mordercą, odkryła jego matka. Kobieta postanowiła posprzątać pokój syna, gdy ten wyszedł do szkoły. Zauważyła coś dziwnego przy jego łóżku. Okazało się, że w łóżku wodnym Znajdują się zwłoki dziewięcioletniej dziewczynki z sąsiedztwa, która zaginęła kilka dni wcześniej. 14-latek był jednym z ochotników, którzy poszukiwali dziewczynki. Do dziś nie złożył pełnych i przekonujących wyjaśnień, dlaczego dopuścił się zbrodni. Swoją ofiarę miał rzekomo przypadkowo uderzyć kijem baseballowym podczas wspólnej gry, a gdy zaczęła krzyczeć, zaciągnął do swojego pokoju i udusił kablem w strachu, że poskarży się rodzicom. Dostał karę do żywocia. Lionel Tate. Tak podaje fakt 24. Bestialskie zabójstwo Tiffany Henryk wstrząsnęło opinią publiczną na Florydzie. W lipcu 1999 roku matka Lionela przyprowadziła do domu małą Tiffany, którą opiekowała się pod nieobecności jej rodziców. Kobieta zostawiła dziewczynkę z senem na dole, a sama poszła na piętro. Po jakimś czasie usłyszała krzyki ale była przekonana, że dzieci tylko głośno się bawią. Chwilę później jej dwunastoletni syn przyszedł powiedzieć, że dziewczynkę nie oddycha. Chłopak przyznał się, że bawił się z małą Tiffany w wrestling, czyli popularną w Stanach formę zapasów. Lionel skazano na dożywocie, ale dzięki batalii matki został warunkowo zwolniony. Tate nie nacieszył się długo wolnością. Wrócił za kratki po tym, jak przyłapał go na włamaniu. Na koniec dwa polskie akcenty opisane przez Fakt.pl. Cytuję. Sylwester S. 19-letni Kamil Wójcik chciał pograć z kolegami w kosza. Niestety na boisku pojawił się pijany i szukający zaczepki 17-letni Sylwester S. Kamil wraz z przyjaciółmi przegonili agresywnego nastolatka, ale ten nie miał zamiaru odpuścić takiej zniewagi. Poszedł do domu po nóż i zaatakował niczego nie spodziewającego się Kamila. Za bestialski atak groził mu do żywocie. Patryk H. Damian Z. i Artur P. Ta zbrodnia wstrząsnęła Polską. Patryk miał lat 19, zaś Damian i Artur mieli po 21 lat. Chcieli okraść garaż sąsiadki. W środku nocy wdarli się do środka budynku budząc panią Krystynę. Kobieta wyszła na zewnątrz z nadzieją przepędzenia złodziei. Ci jednak nie zamierzali odejść po dobroci. Niewiele myśląc zaczęli obrzucać ją kamieniami. Nieprzytomną kobietę dobili cegłą, a następnie wywieźli jej ciało samochodem do lasu i zakopali. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli znacie podobne historie, dajcie znać w komentarzach, opiszcie je, być może powstanie druga część. Koniecznie zostawcie również łapkę w górę i subskrypcję. Dajcie znać o czym chcecie następną dyszkę i zaglądajcie na kanały Światowa Historia i Drama TV. Cześć!